to może nagramy kolejny odcinek z czytania waszych komentarzy, moi drodzy. Także zapraszam was, ale przed rozpoczęciem nagrywania, właściwie to już nagrywam, przed rozpoczęciem czytania waszych pytań, zapraszam was do tego, abyście przeczytali to, co wam teraz zamieszczę. Jest to zdjęcie mojego kolegi, który jest chory. I tutaj macie wszystkie informacje, co zrobić, aby mu w jakiś sposób pomóc. Jeżeli możecie, to albo to udostępnijcie, albo jeżeli jesteście osobą dorosłą, to możecie oddać 1% podatku. Nie jesteście jeszcze osobą dorosłą, to chociaż możecie pokazać to swoim rodzicom albo znajomym, którzy już są jakby no dorośli i mogą coś takiego wykonać. Właśnie ten film jest również temu poświęcony i w pewnym również stopniu chciałbym, abyście go udostępnili, żeby inni ludzie również to jakby zauważyli. Ja już udostępniłem na moim fanpage'u właśnie to zdjęcie. Spora nawet liczba osób to z powrotem udostępniała, także dziękuję wam bardzo za tą aktywność. A teraz jeszcze postanowiłem nagrać film przy okazji czytania komentarzy, również nawiązać do tego, żeby również na filmie się to znalazło, bo wiem, że na YouTubie jest więcej widzów i więcej osób to zobaczy, także mam nadzieję, że jeszcze bardziej to rozprowadzicie. Jeżeli tak, by było naprawdę mi miło i mojemu koledze również. Znam go od gimnazjum, także wiecie, już trochę się znamy, więc mam nadzieję, że również wy dacie radę jakoś i pomożecie, bo jesteśmy taką jakby armią, która może coś zdziałać. Naprawdę dziękuję wam za każde udostępnienie i za wszystko, no, za wszystko, co zrobicie. Teraz przechodzimy do czytania waszych komentarzy, moi drodzy. Jestem ciekawy, co tam napisaliście pod ostatnim odcinkiem. Serio, już się boję. Ogólnie komentarzy również było sporo, także jeżeli chcecie o kolejny odcinek, to piszcie tutaj sporo komentarzy. Uczę się przed maturą i po prostu nie mogę tych filmów tyle wam dawać, ile bym chciał, ale na pewno później, po maturze, ta regularność będzie. Wiem, obiecywałem wam dużo razy, ale po prostu no, jest nauka i no, nie mam czasu, żeby te filmy wam jakoś regularnie wstawiać. W końcu udało mi się zebrać do tego, aby wam nagrać ten film. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, bo ta seria to nie jest nawet jeszcze seria, bo nawet nie ma tej serii jakoś zapisanej. Jest to po prostu jako vlog traktowane, ale jeżeli wam się spodoba, no to może jaka osobna seria będzie. Także łapki w górę, bo widziałem, że właśnie te filmy wam się podobają, które nagrywam tak, no, tak vlogowo, nie, że tak powiem. Zaczynamy, moi drodzy. Tak w ogóle, czemu Margo nie nagrywasz? Długo cię nie oglądałem, nie ogarniam. Tak jak powiedziałem w jednym odcinku, po prostu gra mi się znudziła, ale dla tych, co lubią Margonę, mi się ogólnie nie grałem ostatnio, ale chciałbym sobie zagrać. Chciałbym po prostu zrobić live'a, ale to myślę, że jakoś w lato. Z live'a z Margonem i byśmy sobie na YouTubie albo na Hitboxie zrobili live'a takiego jednego, nie będzie to jakiś maraton z tego, chyba że mi się spodoba nagrywanie live'ów, to wtedy bym wam częściej takie coś z Margonem robił albo z innych gier, ale raz bym sobie takiego live'a zrobił, więc jeżeli są jeszcze jakieś osoby, które oglądają mnie Margonem, niech się zgłoszą w komentarzach pod tym właśnie filmem, ja zobaczę ilu was jest. No i wtedy zobaczę, czy tego live'a opłaca się w ogóle robić. Jeżeli tak, jeżeli będzie was spora liczba, no to wtedy takiego live'a zrobimy. Ze mną byście mogli grać, jeżeli byście chcieli, to byście tam wbijali, byśmy sobie popykali. Tylko żebyśmy serwera nie zawalili. Jeżeli was jest jeszcze naprawdę tak, jak kiedyś robiliśmy filmy z... Tak jak robiłem kiedyś filmy z widzami i was jest nadal tylu, to żebyśmy znowu serwera nie zawalili. To znaczy miasta jednego w sensie, nie? Bo wiecie, jakie są później problemy. Ale dobra, jedziemy dalej. Co robisz w wolnym czasie, bo na pewno nie nagrywasz? Tak, nie nagrywam, teraz uczę się do matury, masz rację tutaj akurat, ale będę nagrywał, bo wiem, że tutaj właśnie było takie coś, takie jakby mnie również wyzwanie, że nie nagrywam. Ja wiem, ja też jestem na siebie zły, tęsknię za tym, żeby kurczę do was nagrywać i żeby codziennie albo co dwa dni wstawiać film. Chciałbym, ale naprawdę nie mogę i... Wiem, że teraz sobie pomyślicie, że no nie znajdzie 15 minut, żeby nagrać film. To nie jest 15 minut, bo to jest nie tylko nagrywanie tego, to jest pomysł. Na początku trzeba wpaść na pomysł, co nagrać, później trzeba to nagrać i zanim jeszcze, i gdy już to nagrać, jeszcze ten film trzeba przerobić, a to naprawdę trwa długo.
2000 years later. Tak, i tutaj komentarz, 14 sekunda filmu poprzedniego. W ogóle dziękuję wam serdecznie za ponad 200 tysięcy łapek, ponieważ tak powiem... Tak, za, dziękuję wam bardzo za 200 tysięcy łapek, dokładnie tak powiedziałem. Fajnie by było, naprawdę fajnie by było, jakby pod odcinkiem się znalazło 200 tysięcy łapek, ale chodziło mi o 200 łapek. Chociaż pod jednym mam 11 tysięcy, także fajnie by było to kiedyś pobić, nie? Liczę na was, naprawdę na was liczę. Myślę, że jak będę regularnie nagrywał filmy, myślę, że te 1000 łapek, 2000 to nie będzie dla was żadnym problemem. No, kolejne pytanie, czy będzie Margonem kiedyś, tak jak mówiłem, możemy sobie strzelić live'a, to znaczy ten live na pewno będzie, tylko nie wiem kiedy, czy w jakiś weekend teraz zrobić. Będzie ciepło, lato i w ogóle będzie fajnie, nie? Bo wtedy bym sobie tak usiadł i na wieczór takiego live'a byśmy sobie pograli, wy będziecie mieć wolny spokój od szkoły, ja będę miał również spokój, także wtedy by było fajnie sobie tak pograć, ale to byśmy dosyć długo pograli. Marcin Ławniczak, pozdrawiam cię chłopie. Koleś, ja cię uwielbiam, więcej takich filmów proszę i nie jesteś tam jakimś czymś, jesteś sobą i najlepszy. Znaczy może nie najlepszy, bo to co robię to wiecie, robię dla siebie i dla was, żebyście mieli rozrywkę jakąś i przede wszystkim również dla siebie, żeby znaleźć sobie jakieś hobby, bo mi się to naprawdę podoba. Jeżeli chodzi o to, dziękuję ci bardzo również za ten komentarz, również motywuję i przede wszystkim na tych filmach tak, jestem sobą, nie zachowuję się inaczej jakby poza kamerą, nie? A czy może poza tym, że jestem strasznym czasami leniem, nie? Jeszcze dzisiaj na przykład łóżkę nie mam rozwalonego, to jest plus, bo zazwyczaj jest rozwalone. Ale specjalnie dla was poprawiłem je. Możecie mi podziękować i dać łapkę w górę. Kolejny komentarz, czy boję się przyznać rodzinie i przyjaciołom do YouTube? Praktycznie każdy z mojej rodziny wie, że nagrywam na YouTube'a i praktycznie każdy z moich znajomych, przyjaciół wie, że nagrywam na YouTube'a. Także ja się nie boję do tego przyznać, nagrywam, to jest to, co lubię robić. To nie jest to, że robię to na siłę czy coś, wszyscy już wiedzą o tym, tak, no prawie wszyscy, że nagrywam. Niektórzy nauczyciele już nawet wiedzą, także no. Siema, co tam u ciebie? Mam nadzieję, że jest ok i życzę ci 10 tysięcy słów. I właśnie to nastąpiło, moi drodzy. Tak jest, 10 tysięcy subskrypcji. Siema, dawaj film z GTA 5. Pozdro, wiem, że nie odpiszesz. Nie odpiszę, ale odpowiem. Proszę bardzo. GTA również będzie na kanale. Dziękuję wam bardzo serdecznie za 10 tysięcy subskrypcji, 10 tysięcy widzów, czyli 10 tysięcy osób ponad zasubskrybowało, postanowiło nacisnąć ten czerwony guziczek. Ten czerwony guziczek. Jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj, proszę cię bardzo, mój drogi widzu. Aby pomóc mojemu kumplowi, bo fajnie by było naprawdę, żeby znalazły się takie osoby, które mogą pomóc. Także ja już udostępniłem na Facebooku to zdjęcie i nagrywam teraz film, bo wiem, że na YouTubie jest po prostu większa publika, która mnie ogląda i więcej osób to zobaczy, więc macie szansę udostępnić. Jestem ciekawy, ile będzie udostępnień. Naprawdę jestem ciekawy. Czyli wchodzicie tam na dół. Na dół, jak macie komentarze udostępnienia, robicie udostępniam przez Facebooka. Wtedy mi to wyświetla, że wy to udostępniliście i ja to będę widział. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystko. Także dzięki, do zobaczenia, do kolejnego odcinka, moi drodzy. Jeżeli chcecie, jeżeli wam się podoba taka forma filmów, że czytam wasze komentarze albo nagrywam jakiegoś vloga, to dawajcie łapki w górę. I piszcie komentarze do kolejnego filmu. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.